Niedzielne referendum w sprawie zakupu zespołu pałacowo-parkowego okazało się sukcesem inicjatorów i organizatorów, czyli Rady Miejskiej i burmistrza Nekli, ale też sukcesem zwolenników wykupu parku. Widać, że mieszkańcy przychodzą mimo niesprzyjającej pogody, także ten cykl pomiędzy mszami jest zachowany, także jestem optymistycznie nastawiony co do frekwencji. Byłem też w Targowej Górce, później wybieram się do Zasutowa. No, liczyliśmy się z tym, że jednak większe zainteresowanie tym tematem jest tutaj w mieście, natomiast no, sprawa dotyczy całej gminy, także nie było możliwości jakby przeprowadzenia referendum w części. Natomiast no, też w Zasutowie i w Targowej Górce jest mniej uprawnionych do głosowania, także każda ilość też tam się liczy. Natomiast no, tutaj te okręgi jedynka i dwójka na pewno są znaczące. Do urn poszło ponad 30% uprawnionych do głosowania. Większość zagłosowała za wykupem parku i pałacu od spadkobierców rodziny Żółtowskich. Mimo deszczowej pogody wybrał się pan na referendum. No muszę. Nie ma innego wyjścia, trzeba park ratować. Nie? Zdradzi pan, jak pan zagłosuje? Nie. Ale referendum to obowiązek obywatelski i pan z niego... Głosuję, jak jest takie coś, jak tutaj właśnie chodzi o ten nasz park. Nie? Chcemy, żeby parkowy zespół był w Nekli. I władze nasze, żeby go miały.